22. kolejka Premier League z perspektywy językowej. Jak widzicie, trzy ostatnie części ta w tej samej koszuli, ale nagrywam cztery części pod rząd dla Was. W Premier League było takie troszkę bardzo dużo meczów. Sobota, niedziela, środek tygodnia. Sobota, niedziela, środek tygodnia. Nagromadziło się, więc teraz lekko nadrabiamy zaległości. Słuchajcie, 22. kolejka Premier League z perspektywy językowej. Wyrażenia 457-487. Zatytułowałem tę część Billy Sharp. The Boyhood Blades Fan. Sharp by name, sharp by nature. O słówku Sharp, zawodnik Sheffield United, Billy Sharp, który on był fanem od urodzenia Sheffield United, ale też słówko jest w języku angielskim Sharp. Sharp by nature, sharp by name. Będziemy o tym mówić w jednym z wyrażonek, bo to jest ciekawostka i być może pomożecie mi w pewnym tłumaczeniu. Let's go! Liverpool Brighton 0-1. Brighton wygrywa na Anfield. Druga porażka Liverpoolu w bardzo małym czasie z Burnley, przegrali z Burnley, teraz przegrali z Brighton. Przy okazji Brighton, dwóch polskich zawodników na ławce, Modę i Karbownik. Ja już pisałem już na moich mediach społecznościowych, że ja tylko się uśmiecham, jak słyszę, że ktoś mówi, że dzieje oni na poczucie jakiegoś słabego Brighton. Powodzenia. I recommend that you follow the Premier League, then it will change your opinion. Także radzę, żeby być na bieżąco z Premier League. Się zmieni opinię. Brighton to nie jest zespół pokroju Liverpool, Manchester United, ale oni naprawdę grają bardzo dobrą piłkę w tym sezonie. Czwarty mecz bez straty gola. Słuchajcie, Brighton grają, atakują na stronę The Kop. Brighton are playing towards The Kop. Jak wiemy, znana trybuna Liverpoolu, zagorzałych fanów. Teraz, you know, we are playing behind closed doors. Teraz mam mecze bez kibiców, but jeżeli jakiś zespół gra na jakąś trybunę, so Brighton are playing towards the cop. Przykładowo, nie wiem, na Łazienkowskiej w Warszawie mamy żyletę, tak? Dobrze mówię? So, for example, Legia are playing towards the cop. Legia gra na stronę żylety, czyli tych kibiców zagorzałych. Musisz mieć jakość, żeby wprowadzić w życie plan. You've got to have the quality to implement the plan. You've got to have the quality to implement the plan. Jak wiemy, wielu trenerów mówi, że trzeba mieć tą jakość, żeby stworzyć jakiś plan. So, you've got to have the quality to implement the plan. Burnley, Manchester City, 0-2. Zespół City gra w zmienionym składzie. To jest taka troszkę gra słów, bo mamy Paka City jest przetasowana. So, City Pack is shuffled. Okay? City's Pack is shuffled. Okay? Rotation. Guardiola loves rotation. We know that. Yes? So, you can say changed, shuffled, przetasowana, czyli zmieniona. Czterech albo pięciu, czy nawet sześciu zawodników z ławki weszło. Sterling przekracza barierę 10 goli. Słuchajcie, Sterling into double figures. Double figures oznacza w języku angielskim to, że jakiś zawodnik doszedł do 10 bramki. Czyli już nie jest 9, jedna. Liczba, cyfra. Oh, I'm a pancake in terms of, you know, mathematics. Ale mamy dwie. So, 10. So, Sterling into double figures. Ok? I kolejny z meczów, gdzie mam 4 czy 5 wyrażonek. To jest mecz Aston Villa West Ham United 1-3. Słuchajcie, Watkins był zawiedziony swoim wykończeniem przy tej okazji. To przygotowałem zdanko specjalnie z perspektywy języka angielskiego codziennego. Być czymś zawiedzionym, disappointed with. A przy okazji tej sytuacji, przy tej okazji, on this occasion. Słuchajcie, Watkins was disappointed with his finish on this occasion. Yes? So disappointed with, on this occasion. Jak zawsze przypominam, wszystko jest napisane w notatce treningowej www.kornelpaszkiewicz.pl pod tym filmikiem. Można sprawdzić, ściągnąć, wydrukować i zobaczyć, jak to się pisze, mówi, bo zakładam, że nie każdy jest na takim poziomie, że wszystko rozumie, dlatego też dużo polskiego, ale wstawki angielskie, o to chodzi, dla wszystkich, nie tylko dla zaawansowanych. Nagle się uwolnił. Suddenly broken loose. Nagle się uwolnił. West Ham ruszył do przodu dużą ilością zawodników. Słuchajcie, w języku angielskim jest słówko swarm. Swarm, rój, chmara, na przykład jakiś tam owadów. Swarm. Też a swarm of people, mnóstwo ludzi, masa ludzi. Słuchajcie, West Ham swarming forward. Czyli jak taka chmara zawodników ruszyła do kontry, they were swarming forward. Anglicy lubią właśnie wykorzystanie takich słówek typu swarm forward, charge forward. Mówiłem w ostatnim czy tam przedostatnim odcinku. Pamiętajcie, nie tylko running forward, moving forward, ale również swarming forward. Lingard był kozłem ofiarnym. So Lingard is a loanee from Manchester United. So Lingard was the scapegoat, kozioł ofiarny, the scapegoat. Jak wiemy, ludzie czynu, ludzie sukcesu, ludzie poważni biorą odpowiedzialność. They take responsibility, a inni szukają kozłów ofiarnych. Takim kozłem ofiarnym był Lingard. Lingard was the scapegoat, kozioł ofiarny. Aston Villa miał słabszy dzień. Aston Villa had an off day. Had an... So, have an off day. Oh my gosh, I'm having an off day.
Słuchajcie, ja nagrywam to w poniedziałek. W tym momencie jest godzina 10:36. It's Monday morning. Today I got up in the morning, 5 o'clock, I did my miracle morning. I'm full of energy. So I'm not gonna have an off day. Nie zamierzam mieć dnia złego. I'm gonna have a good day. Yes, everything is in your head. Energy. It's very important. Chciałbym Was zainspirować do takiej pasji, rozwoju każdego dnia. Każdy dzień to jest kolejny step, step, step. Tak jak z tymi wyrażankami. Właśnie powiedziałem o 465. 465. So just you know. Move forward, develop, you know, stay positive. Never have an off day. Nie miejcie nigdy słabszych dni. Nie no, każdy ma czasem słabszy dzień. Let's go. Leeds United, Everton, 1-2. King podpisał umowę do końca sezonu. King signed the deal to the end of the season. Sign a deal, sign a contract to the end of the season, ok? Holgate nie był zdecydowany, stanowczy w tym pojedynku w powietrzu. Holgate was indecisive, albo Holgate was indecisive, in the aerial duel. Słuchajcie, decisive, jak ktoś jest zdecydowany, stanowczy. Indecisive, niezdecydowany. Ok? Indecisive. Fulham Leicester. 0-2. Leicester on fire. 8 obrońców Fulham na linii. 8 Fulham defenders in line. Niedawno mówiłem o wrażonku bodies on the line. Yes? Ok? Czyli wiele, dużo zawodników. Tak samo tutaj Fulham. 8 Fulham defenders in the line, w linii. Iheanacho, nigdy nie wiem, jak to się mówi. Iheanacho zastąpił Vardiego. Iheanacho wypełnia miejsce, wchodzi do składu, ponieważ Vardy jest kontuzjowany. Iheanacho fills the gap, as Vardy is injured. Z moimi podopiecznymi, z moimi coaches, I'm a coach, they are my coaches. Mówiliśmy ostatnio o wyrażonku as, jako zastępstwie za because. Słuchajcie, to można powiedzieć fill the gap w ogóle, czyli wejść w czyjeś miejsce, uzupełnić lukę. So Iheanacho fills the gap because Vardy is injured, albo as Vardy is injured. Ostatnio mówiłem o czterech sposobach używania słówka as, między innymi takie bardziej formalne jak i tutaj też go użyli. Użyli as, nie użyli because, ok? Ok, i Manchester United, Southampton, record 9-0, 9-0, samobójcza bramka, Bednarek's on goal, czerwona kartka Bednarka, okazało się, że niesłuszna, tą kartkę później tak jakby anulowali, ale 9-0, tak czy siak, no, masakra z perspektywy Southampton. 6 zawodników z Akademii jest na ławce Southampton. There are 6 Academy players on the Southampton bench. Academy players. We know that academies are very important nowadays, so 6 Academy, but it's because of injuries, suspensions in terms of Southampton and Ralf Hasenhüttl. Patrzcie, nauczyłem się wymowy tego nazwiska niemieckiego trenera Southampton, Hasenhüttl. Hasenhüttl. Ok, yeah, that's good, ok. Czyli patrzcie, consistency, systematycznie. Przygotowuję te programiki, na początku nie byłem w stanie w ogóle tego powiedzieć, a teraz albo już mówię dobrze, albo prawie dobrze. Cavani, prosty gol jak na zawodnika tego kalibru. Yes, tutaj jakaś literówka się wkradła, od razu wrzucę. Cavani, simple goal for a player of his caliber. A player of his caliber. Yes, czyli prosty gol jak na zawodnika tego kalibru. Ok. 472. Postaw się na jego miejscu. Dosłownie wejdź w jego buty. Put yourself in his shoes. Czasami nie rozumiemy kogoś. Ktoś ma problem, jest smutny. A to może czasem pomyśleć o kimś. Tu oczywiście z perspektywy piłkarskiej, ale bardzo fajne wyrażonko. W szczególności do tych wszystkich jakichś tam hejterów, krytykujących, którzy w ogóle nie znają czasem przyczyny, dlaczego ktoś jakoś się zachowuje i tak dalej. Warto sobie wtedy powiedzieć put yourself in his shoes. Ok? Słuchajcie, po angielsku nadgorliwy. Overzealous. Overzealous. Ten menadżer był nadgorliwy. This manager was overzealous. Overzealous. Tego słówka też można użyć w kontekście bardzo brutalnego faulu. Overzealous challenge. It was an overzealous challenge. To już nie jest taki nadgorliwy, tylko taki bardzo niebezpieczny, który może sprawić jakąś kontuzję, spowodować jakąś kontuzję. Okay? Overzealous. Pod lupą, pod obserwacją. Under scrutiny. Słuchajcie, ta sytuacja była pod baczną obserwacją. This situation was under close scrutiny, tak? Czyli na przykład VAR jak ktoś sprawdza, albo jakoś komisja ligi coś analizuje. Under close scrutiny. Ostatnio w Ekstraklasie była sytuacja, że gdzieś tam był nagrany trener, który rzekomo pokazywał zawodnikowi, żeby celowo wyłapał drugą żółtą kartkę. O takich sytuacjach powiemy, this situation is under close scrutiny. Wolverhampton Arsenal, 2-1. Ich pewność siebie jest krucha, wątła. Yes? Their confidence is fragile. Fragile, kruchy, wątły. Znowu można użyć słówka bad, weak, ale można wyjść poza strefę komfortu i nauczyć się słówka fragile, ok? Mecz zmienił się dramatycznie, bardzo, w mgnieniu oka. This match changed dramatically in the blink of an eye. In the blink of an eye,
A natomiast słówko dramatically nie używamy, no przetłumaczymy, że mecz się zmienił dramatycznie, ale w sensie bardzo. So in the blink of an eye, ok? No i wjeżdżamy z tym meczem Sheffield United, West Bromwich Albion 2-1. I tytuł dzisiejszego odcinka: Billy Sharp, the boyhood Blades fan, sharp by name, sharp by nature. Czyli Billy Sharp, fan, ostrzy Blades w wieku chłopięcym, ostry z imienia, ostry z charakteru. Gra słów, słuchajcie. I tutaj dla ludzi świata piłki, prośba do Was, mam duży problem z przetłumaczeniem słówka sharp. Sharp, samo słówko sharp to jest ostry. Nie, generalnie jasne, klarowne o co chodzi. Jeżeli mówimy, że he's a sharp striker, to on jest takim napastnikiem pełnym energii, napakowanym taką pozytywną energią. Czasem widać po zawodniku, że on ma dobry dzień. Można powiedzieć takie zdanko jak it was a sharp finish, czy takie mocne wykończenie akcji. Albo he was sharp in training. O zawodniku, który w treningu jest taki naprawdę dobry, widać taką lekkość i tak dalej. No ale przecież nie przetłumaczymy, że on był ostry w treningu. No i o ile wszystko jest jasne, o co chodzi, sharp, na przykład, że sharp, he's a sharp striker, Jamie Vardy is a sharp striker, Calvert-Lewin is a sharp striker this season, yes? Brakuje mi tego słowa. Może ktoś z Was, słuchający tego, podpowie mi, jak byście tłumaczyli he's a sharp striker, albo he was sharp in training, albo it was a sharp finish. No bo wiadomo, o co chodzi. Wszyscy ludzie świata piłki czują to. No nie zawsze wszystko da się przetłumaczyć słowo do słowa z języka angielskiego na polski. The context is very important. The feeling is very important. Wiadomo, że piłkę trzeba czuć. Ale jak ktoś ma jakiś pomysł, zachęcam, podpowiedzcie, bo się rozwijamy całe życie. Ja też się uczę i z miłą chęcią usłyszę Wasz feedback, Waszą opinię. Także dajcie komentarz, napiszcie, będę wdzięczny. Newcastle Crystal Palace, 1-2. Shelby potknął się tuż przed oddaniem strzału. No i znowu takie słówko. Shelby stumbled just as he was about to shoot. So he stumbled, potknął się. Wyrażonko stumble against a curb. Potknął się o krawężnik. She stumbled against a curb and she fell down. Potknęła się. Czyli takie słówko, patrzcie, język angielski to dzienny. Często mówię. It's impossible to learn football English without learning everyday English. Nie ma możliwości nauczenia się angielskiego piłkarskiego bez uczenia się angielskiego codziennego. To była piłka odchodząca z rzutu rożnego. It was an out-swinging ball, in-swinging ball, dochodząca. Out-swinging ball, odchodząca. Mało kto wie, ale my sędziowie, jak ustawiamy się przy wykonaniu rzutu wolnego czy rożnego, już się patrzymy, analizujemy, którą nogą będzie zagrywał zawodnik, czy to będzie outswinging, czy inswinging ball. No ale oczywiście obrońcy, bramkarze też to robią jeszcze bardziej niż my. Ok, sędzia sięgnął do kieszeni. The referee went to his pocket. No to nie, że on poszedł do kieszeni, went to his pocket, tylko sięgnął. Kolejna taka gra słów. The referee went to his pocket. Normalnie mówimy, she went to work, ona poszła do pracy. They went to church, oni poszli do kościoła. Children went to the playground, dzieci poszły na plac zabaw. A tu mamy nagle, the ref went to his pocket, poszedł do kieszeni. No, sięgnął do kieszeni i to trzeba czuć. Ostatni mecz, Tottenham Chelsea, 1-0 dla Chelsea. Ja nie mogłem oglądać tym meczu Tottenhamu, nie mogłem, byłem bardzo zawiedziony. Dwie akcje bodajże, totalnie defensively minded, totalnie, ale to mówię, ja nie jestem trenerem, mi się nie podoba takie podejście do piłki, jak ktoś wychodzi, żeby nie przegrać, a nie żeby wygrać. I jeszcze zespół pokroju Tottenhamu, a nie powiedzmy, nie wiem, Sheffield, czy w tym sezonie Fulham, ok? Ok, doesn't matter, nie denerwujcie się, jak ktoś jest fanem Mourinho Tottenhamu, po prostu Chelsea ich kompletnie zdominowała, Chelsea completely dominated Tottenham, so it was like, you know, Barcelona against, I don't know, Cadiz, oh no, I don't know, I'm not expert in the Spanish La Liga. Są konsekwencje w odniesieniu do ich gry. There are consequences in terms of their play. Warto się nauczyć takiego wyrażonka, there are consequences in terms of. Chelsea jest w stanie pokonać każdego. I znowu, żeby uzmysłowić Wam, nie ma tylko w języku angielskim słówka can, którego nas uczą w szkole. She can swim, he can jump, whatever. Chelsea are capable of beating anybody. Słuchajcie, capable of. Bardzo często w piłce nożnej, częściej niż can, używają wyrażonka capable of. Jorginho wrócił do wykonywania rzutów karnych. Jorginho is back on penalty taking duty. Bardzo fajne wyrażonko. Back on penalty taking duty. No i takie wyrażonko bardziej podwymowe. Improwizacja Lorisa. Improvisation by Lloris. Jak widzicie, ja improwizuję cały czas. No, I'm prepared. Ja jestem przygotowany do treningów językowych z Wami. Kochani, 22. kolejka Premier League z perspektywy językowej za nami.
jak macie pomysł na tłumaczenie słówka shop, bo mi brakuje takiego polskiego fajnego odpowiednika, zachęcam do podpowiedzi. Mamy 487 wyrażeń, czyli w 23 kolejce pęknie nam 500 wyrażeń pierwszego oficjalnego językowego sezonu ze Step by Step Kornel Paszkiewicz. Dzięki za to, że jesteście, fajnie się rozwijamy. Uzyskuję od Was coraz więcej informacji, że fajny projekt, że wiele osób korzysta. Bardzo jestem z tego powodu szczęśliwy, bo ogromną radość mi daje nagrywanie tych filmików dla Was i się dzielenie z Wami wiedzą. See you guys, bye bye.